dobrze. Nie przejmuj się. Choróbka mnie pokonała chyba jednak, wiesz. Naprawdę? Widzisz, bo ja to słyszałam. Ja myślałam, że ty masz naprawdę taki głos. Nie, ale słychać, że masz fajny głos, ale że jesteś chory i że nie masz siły w tym, żeby śpiewać dalej. A to trochę, no... To nie tak, to nie aż tak. Nie, bo to nie jest kwestia siły, tylko schrzaniłeś te doły po prostu. To wszystko było fajnie, a potem to myślę, doły że doły zupełnie nie. Nieczysto. Nieczysto było, nie, nieczysto nie było w refrenie. Ale przepraszam, no. Przepraszam, jeżeli chodzi o czystość, to akurat... Cobain tak se leciał czasami, że... Cobain nigdy nie przychodził do żadnego programu. No. Właśnie o to chodzi, że jak Cobain śpiewał, to śpiewał nieczysto i nikomu to nie przeszkadzało, rozumiesz? A tu nie... Znaczy, to były jego piosenki, on ma prawo robić wszystko, bo on stworzył to, wiesz? To jest inaczej. Mój drogi, jak masz na imię w ogóle? Wojtek. A skąd jesteś? Skąd jestem? Tak. A nie słychać? Z Katowic. Ze Śląska. To powiedz państwu, co znaczy Kierem i ukrot fuzegle. Kiery mi ukrot fuzegle, jak już. Słuchajcie, to jest dowód na to, że wszyscy się w tym programie moi czegoś drodzy, możemy nauczyć. Moi drodzy, to znaczy, kto ukradł mi skarpety? Tak. Czego ty się uszyła? Fuzegle. Ja mam przyjaciółkę, która jest też ze Śląska i uczy mnie różnych śmiesznych ciągle rzeczy. Ciągle jej kradną skarpety. Nie. A więc to są nudle? Podejrzewam, że kluski. Kluski, no. Kluski, widzisz, wiem, bo mam przyjaciółkę co, ze Śląska. Co? Nudle. Ja, nudle. To nie są kluski, to jest makaron. Makaron. No makaron. Kluski a makaron to jest znowu różnica. A czemu się tramwaj skrącą w Bytomiu? Bo mu się szyny wygły. Ja no, tam się tak często dzieje. A tu jest ze mną taka jedna laska z Bytomia właśnie. Nie wiem, gdzie ona jest. Pozdrawiam Bytom. A tu już jest ludzi z Bytomia. Cześć ja Bytom. Grywny hop siebie. Powodzenia. Ale gańba.